Cześć kochani, z tej strony Sylwia, Shiny Sylwii, witam się z wami w ten świąteczny dzionek. Mam nadzieję, że się teraz chillujecie, objedzeni mazurkiem i tymi wszystkimi przysmakami. I w ogóle jestem ciekawa, czy u was się robi prezenty na zająca, bo u nas tak i się je chowa w ogrodzie, ale to są takie malutkie drobiazgi, więc napiszcie mi w komentarzach, czy u was zajączek działa i jak tak, to gdzie chowa. Ja wam szybko pokazuję, co mam tutaj na sobie. Masywne buty, widzę, że brudne lustro, wszystko jest w normie, taka trapezowa spódniczka. Duży kołnierz. Już wam w skrócie mówię, co będzie w tym vlogu. Mierzenie sukienek z Zary. Zamówiłam wielką paczkę, więc sobie wspólnie na żywo ocenimy, czy to są hity, czy kity. I jak już macham tymi łapkami, to jeżeli ten film wam się spodoba, jeżeli będziecie się dobrze bawić, to pamiętajcie o tej łapce w górę. Spełnię swoje marzenie odnośnie bardzo dziwnego noclegu. I to wam wszystko tutaj pokażę, jak to wyglądało. Będzie room tour po wielkanocnych ozdobach, pokażę wam, jak wygląda mieszkanie. A i od razu taki tip, jeżeli chcecie jakieś kupić zajączki, jajka i tak dalej, to teraz jest najlepszy moment, bo wszędzie są przecenione. A to są ozdoby, które się używa przez lata, póki się nie popsują, a to raczej się nie psuje, więc fajnie kupić tanie. Ja te wszystkie właśnie, co mam, to jest takie zbieractwo całożyciowe i potem tylko pakuję w jedną torbę do piwnicy, potem wyciągam i gotowe. No to co? Chyba możemy ruszać z tymi tematami, no nie? Pojawił się też pomocnik. Nie, bo tam siedzieć i za nie siedzieć. Aha. To. A tylko, czekaj, tylko to delikatnie trzeba tego kwiatuszka. Można go pogłaskać, ale delikatnie. I nie ma, miam. No nie, on nie jest do jedzenia. Mam do was szybkie pytanko. Dajcie znać w komentarzach, który kolor torebki waszym zdaniem jest najfajniejszy. Taki klasyk beż, szary, czy może dziki pomarańcz? Dajcie znać koniecznie. Naprawdę jestem mega ciekawa waszej opinii. Uwaga, nie jest to Ice Bucket Challenge, tylko bucket, wiadro o wiele bardziej przydatne. Spróbujmy, czy to się uda. To jest nowatorska metoda farbowania włosów, tak. Jest odrost, trzeba założyć wiadro i policzyć od 5 do 1. Próbujmy. To jest ogólnie metoda, którą już Inkowie opracowali, także słuchajcie. No, dajcie znać potem w komentarzach, czy u was też to zadziałało. Co? O, fuck! Działa? To cholerstwo naprawdę działa. Zbieram zapisy na to wiadomo. Nie ma to jak porządny korona spacer. Nie ma to jak poddychać świeżym powietrzem. Ale ogólnie to jest taka opcja, że można iść bez make-upu. Nie żebym ja stosował, ale tak wiecie. Ale ja akurat druga jestem połówka. Na to. I mam pomadkę. Znowu się wystroiłaś jak szczur na otwarcie kanalizy. Zawsze. Mam tu paczkę z Zary, o której wspominałam wam we wstępie. Hu, dam radę jedną ręką, ale trochę waży, trochę tam nakupiłam. Ale zanim będziemy mierzyć, chodźmy na chwilę do łazienki, na małą strefę beauty, a dopiero potem będziemy psuć fryzurę, bo od tego mierzenia zawsze się poczochram. To chodźmy. Zaczęłam już od dłuższego czasu codziennie rano masować skórę rękami. Wieczorem używam rollera, ale skupmy się na tej porannej rutynie. Uważam, że to jest świetne, pobudzające rano i lepiej wchłaniają się nakładane produkty. Tutaj będzie wam się pokazywało, jakie ruchy wykonuję. Każdy staram się 8 razy, a jak jest jakieś przytrzymanie, to 8 sekund. Może wybierzcie sobie, co wam się z tego spodoba, a najlepiej robić wszystkie, bo to jest chwila czasu, a naprawdę moim zdaniem efekty są mega. I oczywiście najlepiej jest nie masować się na sucho, tylko już nakładając
nakładając na twarz jakiś krem przy okazji, który się lepiej wtłoczy. No i do tego sprawdzają się super olejki i sera. I ja Wam pokażę dwa sera polskiej marki, które są totalnymi sztosami. Od razu Wam bez ogródek mówię, że dostałam je w ramach współpracy, ale plusy tego są takie, że udało mi się ogarnąć dla Was kod zniżkowy na 20%. Wszystkie szczegóły będą w opisie i linki do tych produktów też. Na okolicy oka jest to serum peptydowe pod oczy. Ma mega lekką, żelową konsystencję, więc zarąbiście się wchłania. No i super niweluje opuchliznę i sińce pod oczami, więc zalecane jest trzymanie go w lodówce, żeby tak podkręcić ten efekt, bo jak się nakłada chłodne, no to jeszcze lepiej sobie to radzi właśnie z tą strefą, z którą no, większość z nas walczy. Produkt, który nakładam na całą resztę twarzy poza okolicą oka, to jest właśnie to serum. Tu Wam pokazuję, że jest z pompką, co jest bardzo higieniczne moim zdaniem i wygodne. No i to jest serum regenerujące strukturę skóry. Ono ma w składzie ceramidy i peptydy i ono bosko koi skórę. Jeżeli macie taką cerę skłonną do zaczerwienień, atopową, do podrażnień i suchą, no to sprawdzi się mega. Ja widzę, że często wcześniej moja skóra była taka rozbuchana. Sprawia, że ona, no naprawdę to jest takie momentalne ukojenie, no przy tym super nawilżenie. Naprawdę nie lepi się, a widać, że jest ona odżywiona, nawilżona, przez co jest taka jędrna, napięta. No moim zdaniem jest to po prostu mega. No i można je stosować jako główny produkt lub po prostu w pielęgnacji warstwowej pod krem. A u mnie kolejną warstwą właśnie po serach jest SPF. Ta-dam! Już Wam go tu pokazuję z bliska i on ma mega lekką formułę, nawet się tak nazywa, lekki krem SPF. I ma pompkę, co jest po prostu mega, bo jest totalnie higieniczne, nie trzeba grzebać paluchem w słoiku, dla mnie to jest bardzo ważne. No i słuchajcie, jak sobie napuścicie na palec, to nie przeraźcie się, bo wydaje się, że tego kremu jest dużo. Ale żeby SPF działał i spełniał swoje zadanie, to niestety, ale naprawdę ta warstwa musi być porządna. Z tym, że nakładacie go na twarz, po prostu chwila i go nie ma. On się tak super wchłania i przy okazji sprawdza się pod makijaż. Wiem, że wiele dziewczyn potrzebuje SPF-a, który się nadaje pod makijaż do cery suchej i bardzo suchej, co też jest ważne, taki, żeby się nie rolował. I ten gagatek się nie roluje. Najlepiej jakieś 10-15 minut od nałożenia SPF-a poczekać do nałożenia makijażu i po prostu to jest ideolo. No i mały zoom na opakowanie z bliska, bo już chciałam Wam pokazać te wszystkie oznaczenia, bo on ma ochronę na wielu poziomach. Przed niekorzystnym działaniem promieniowania UVA, UVB, nie wiem czy nie zasłaniam, ale ten paznokieć jest całkiem ładny, no nie? Dodatkowo przed światłem niebieskim, to jest to oznaczenie HFV, i IR to jest niwelacja negatywnych skutków światła podczerwonego. Zdarza się też tak, że jakieś paczki otwieram i mam tutaj buty na wiosnę. Już zobaczcie to. No to ukryte nożyczki. Gdzie tutaj się dostać do tej paczki? Czekajcie, czekajcie. Nie ogar jestem. Dobra, jest. Nazwa nie brzmi zbyt polsko, ale jest to polska marka. Marko. Polska marka Marko. No i uwaga, uwaga, mam tutaj skórzane czułenka. Czy wy to widzicie? No przecież on jest boski. I to jest moja wysokość. Generalnie już się o tym przekonałam, że max 8 cm to są buty, które ja potem będę nosić. Wyższe to są takie na jeden raz, czy na wyjścia. Teraz wyjść nie ma za dużo. Wyciągnę jeszcze drugiego. I one są skórzane. Ja mam taką zasadę, że jeśli chodzi o sandałki czy klapki, takie odkryte buty, to jeszcze te nieskórzane buty u mnie przejdą, ale wszystkie zakryte, no to ja już wolę mieć skórę, żeby ta noga sobie oddychała. No ślicznie wyglądają, ale ładnie wykonane. Wiecie co? Dojedziemy do domu, mam nadzieję, że rozmiar będzie dobry i pokażę Wam, jak wyglądają w stylówkach, bo ja tak zawsze mam, że jak już coś sobie zamówię nowego, to potem muszę to obczaić, jak wygląda, więc pomierzymy. Ha! Jaram się!
Stylówka numer jeden i dla mnie to jest taki strój do latania na co dzień. Ja wiem, że niektórzy twierdzą, że marynarki to tylko na okazję, ale moim zdaniem te wielkie, luźne, no to mega. No i właśnie niski obcas i wiecie co, tylko niestety ja jestem standardowym rozmiarem 40, a widzę, że będę musiała zamówić 39, bo mi lata stopa, więc jeżeli będziecie chcieli je zamawiać, no to pamiętajcie, że rozmiar mniejszy. Ja Wam oczywiście zostawię linka w opisie. No więc to jest taki dla mnie do latania po mieście, w ogóle tak niby elegancko tutaj te buciki, a tu nagle taki pazur obcas. No ja na mnie on niesamowicie, ale dobra, to teraz zróbmy taką stylówkę, taką totalnie elegantiś. Taki klimacik, jakby to Cyryl powiedział, do biura. Dzień dobry Państwu. Dzisiejsze spotkanie będzie analizą. Uspokój się. Skakujemy w coś dresowego za karę, za takie wywody. To jest ta tak zwana wykręcona do dresików. No na pewno jest wygodnie. Ale już Wam pokazywałam chyba w filmie o trendach. Właśnie połączenie dresów z sandałkami. A tutaj z tymi czułenkami. Z jajcarskim obcasem, no spoko. Tylko muszę ten rozmiar mniejszy i będzie gites. Zaczynam nietypowo dla mnie od działu z takimi artykułami kuchennymi, ale spójrzcie, jakie są tu piękne młynki za 17,99. No przecudne. Dla kawoszy coś niezbędnego, kubeczki, ale no cena jest powalająca. Są też sprzęty, ale to jakoś niespecjalnie mnie interesuje, więc idziemy dalej. Tutaj są dywaniki, różnego rodzaju poszewki na poduszki i poduszki. Poszewki są za 12-10 zł, a poduszki gotowe już z wkładem za 22. I 20 kocyki. Jednobarwne i wzorzyste z tego co widzę. I takie metalowe doniczki w industrialnym klimacie za 20 zł. Metalowe półki. Zestaw luster. Nie wiem czemu tak się cieszę. No cieszę się. Tu by Cyryl był podjarany ogrodniczymi klimatami, ale ja nie wiem co on by chciał, więc chyba sam będzie musiał sobie przyjechać. Takie metalowe puszki stylizowane na bańki na mleko mogą posłużyć jako wazon. Kolory śliczne. I tu dział dla mojego synka. Czy ja powinnam mu coś kupić, jak sądzicie? Przejdźmy do lampek, ozdobnych lampionów. Ten na dole kosztuje 30 zł. Czy to jest lampa w sumie stołowa? Więc na żarówkę. O, w takim industrialnym klimacie. Tego typu kosze można wykorzystać jako osłony na doniczki. Zobaczcie, za duży 34,99, za ten mniejszy 19. Chociaż nie, ten może być za 26,99. Już chyba tego największego nie ma, już został wykupiony. 4 złote, no nie, 3,37. I zobaczcie, jak można odmienić mebel. To jest świetna sprawa, naprawdę. Wystarczy gałka często do starej komody i to jest świetny efekt. A to moje zakupy. Tuba z konfetti. Kartki urodzinowe, skarpetki i podklejki. Ile pani kartek ma? Numer jeden i to jest sukienka, która łączy w sobie jakby ala krótki żakiet i spódnicę. Teraz są modne takie garnitury ze spódniczką mini. Czasem nawet widziałam, że niektóre firmy z męskiej marynarki ucinają dół. Nie, Oliwier, kubkę lepiej, żebyś zrobił na nocnik. Tu kubkę, no dobra, super. To są
kod do zdania specjalny w moim filmie. Dobra, zapomniałam z tego wszystkiego powiedzieć, że będziecie mieć w opisie referencję. No, ona jest bardzo konkretna. Materiał jest gruby, mięsisty, poduszki nie wystają. Połączyłam ją z takimi bucikami też wiosennymi, już żebyście zobaczyli inspirację wiosenną, pastelową, taką kobiecą. Co ty, Cyryl? Hashtag wiosna, hashtag mega. Bardzo mi się to podoba. Piszcie w komentarzach, które zostawić, które oddać. Ja przy tej jestem mega na tak. Jedna tylko taka mała uwaga. Wydaje mi się, że się trochę gniecie. Jak tak skulkowałam, to trochę widać zagniecenie, ale nie jest to materiał, który się gniecie od patrzenia. Ale bardzo ładna, super. Dziękuję. Przy okazji tego mierzenia będziecie mieć inspirację, jakie buty do sukienek. Mama, ale ona buty. Mama drzwi? No nie zamknęłam. Sokole oko. O, ja nie pomalowałam ust. Najgorzej. Dobra, do kolejnej pomaluję. Więc tak, podoba mi się bardzo ten wzór, bo uważam, że jest taki bardzo letni i świeży. I fajne jest wiązanie, ale zobaczcie, że to wiązanie jest tu. Tu jest taki motyw luźny i dopiero sznureczek przychodzi z powrotem z przodu. Co? Ja lubię takie luźne, menelskie, ale wiecie co, no to nie wygląda dobrze chyba, co Cyryl? Wiesz co, mi się to ogólnie jakoś tak szpitalnie kojarzy, źle mi się to kojarzy. Pali się robi jakiś taki kuk. Wiesz co, to jest taki hashtag oddaj to. Hashtag no, tan oddaj. Szkoda, bo jakby taka była bez dziwnego wiązania, tylko normalnie po bożemu, no to by była bardzo przyjemna i byłam w ciąży, to nosiłam takie luźne, nieciążowe i zobacz, na przykład tutaj. Ile by się zmieściło? Bliźniaki? Oli, ile dzieci by się tu zmieściło? Dwa Oli mówi, no. Tam by się nawet Oli w tej postaci zmieścił. Jeden, dwa. Jeden. Trzy. To jest taka sukienka w bieliźnianym stylu, ale coś jest z nią nie tak. Mam jeden model z Zary już chyba za 2 lata i tamta jest taka fajna, opływowa, w ogóle nie trzeba prasować. Ta przyszła wygnieciona jak psu z gardła i jest krzywo uszyta, bo gdzieś mnie to ciągnie, no niekomfortowo. Poza tym ma tak długie ramionczka, że żeby tu w ogóle mi zasłoniło to i owo, to musiałam ten suwak przeciągnąć aż tutaj. To wygląda nieestetycznie, bo on powinien być gdzieś tu, a nie tak, że aż tu. Tak, ta jest moim zdaniem out, ale tutaj przy okazji wam pokażę ten trend na sandałki z cienkich paseczków. To jest model butów, który będzie pasował do każdej sukienki. Samograj. Znaczy ogólnie w tym, w całości mega mi się podobasz. Naprawdę super wyglądasz, smukło jak taka figura fajna. Ta sukienka, spódnica, sukienka. Jest trochę taka niedorobiona, podniesiona. Tu odstaje, tam nie odstaje, nie? Ale układa się jak wzburzone fale Dunaju, a nie jak Bałtyk. Hashtag sztorm. Fioletowa, w najmodniejszym tym liliowym kolorze, z takiego dresowego materiału. Podoba mi się ten ściągacz tutaj, bo bardzo robi talię. Tak. Ale nie jestem pewna co do jakości tego dresu. On się wydaje być taki, że po praniu dużo z niego nie zostanie. Może na zoomie to pokażemy. Ogólnie fason ma mega, nie wiem jak z jakością wykonania, ale to jest taki fason, że każdy na niego zwróci uwagę. No, tutaj te bufki, to wygląda się w nich wystrzałowo, moim skromnym zdaniem. Nie wiem jak waszym, ale ten dres. Mam dres, mam stres. Nie wiem, nie. Jest chyba słabej jakości. Mama, to co? Biało z twoich stóp trendem. Od Oliego. Zamawiając tą sukienkę, skojarzyła mi się ona z Tildą Swinton, bo ona jest taka posągowa, no nie? I tak wyglądasz. I właśnie ona tak wygląda. Jest fajny materiał, taki konkretny, wygląda na stabilny. Buty do tego, te dead sandals, żeby było w trendach. Bo czemu nie? Widzę, że buty się spodobały. Nauka rzeczy przy okazji. Mama, to co? To sam. Nie, no wygodna jest ta sukienka. Mógłbym się wziąć tak w całości i postawić na naszym portalu kominkowym. Czyli te zostawiamy? Ja poproszę o głos dziewczyny chyba. No ja bym była na tak. Nie tak? Oli, tak czy nie? Tak. No, Oli mówi, że tak. Tutaj połączenie z mokasynami, czyli też takie na co dzień wygodne. Trzeba by było ją poprasować, na pewno, ale wydaje mi się, że po wyprasowaniu ona już by się tak mocno nie gniotła. Bo coś tu jest nie tak, bo jest taki dekolt, że mam wszystko na wierzchu. Gdyby może był S, to by tu było mniej, bo tu odstaje, więc zalecam, Shiny Silk zaleca
rozmiar mniejszy niż standardowo, a tak to ekstra ma to. No tup, tup, tup. Dla mnie to jest takie bohomenelstwo, tak bym ją określił. Bardzo ładna, tylko rozmiar mniejszy. Ja jestem ogólnie na tak dla takiego kroju. Ja też, i materiał jest przyjemny. Czekajcie. Mamo. 100% wiskoza, no właśnie tak mi się wydawało. Minimum. Moimi topami jest ta żółta marynarkowa, ta i ta posągowa. Uważam, że jak na takie zamówienie połowa fajna, to jest i tak dobrze, ale jestem ciekawa, co wy na to. Byś mi zaśpiewał. Powiedz jakiś żart. To jest króliczek. Syl, pokaż się tu wszystkim. I wanna? Czyli trzeba się myć? Sauna? Saunę mamy. Czajcie, tu mamy ale ta wanna. Trudno, przestajemy się siebie wstydzić. Co tu jest? O, tu jest taka mini łazienka. Tak, gdzie się śpi? Chyba tu, w szafie. W szafie? Ej, śpi się w szafie. Tam obok siebie śpisz w szafie. Ej, ale ekstra! Nie wiem, co wy tu planowaliście robić wieczorem, gołąbeczki, ale tak jakbyśmy spali razem. Ej, otworzyłam drzwi do sypialni. Muszę umyć rękę, bo się sobie ubrudziłam. Ej, nie trzeba się do brudnych butach wchodzić. A, ja mam czyste. Ja wiecie, no oni są dość dziwni. Lelcia siedzi w wannie w ciuchach, a Piotrek w saunie w ciuchach. Wy jesteście jacyś wstydliwi, czy o co wam chodzi? Co on zrobił? To ja już chyba wolę pokazywać widok. Gdzieś tu były kaczki, ale też uciekły przed nami już. Sauna w ciuchach. Jak? Super. Gorąco? Tak, no. A tam jest ciepło? Nie, tam jest normalnie. Ale wiesz, tak się jaram tym widokiem, to jest niesamowite. Tak wygląda sypialnia z zamkniętymi drzwiami. Słyszycie, jak chlupocze woda? I tutaj się wychodzi na tak zwane żyćko i na miasto. Śniadanie. Zarąbiste jest to, że przynoszą je w koszu. A zobacz, jaki mega kosz. Wow! O ja, sok świeżo wyciskany z pieczywko. O kurczę, ciasteczka? Są pączki. Najgorzej są pączki. Ale już chciałam dzisiaj nie czytować. Fajnie. Super, warzywka. Tak się pracuje, my już robotę odwaliliśmy i Cyryl zarządził drinkowanie. Cheers! I oglądamy sobie film Komasy, naprawdę jest super, polecamy. Komosy. Komasy, powiedziałam, wieśniaki. Komosy? Ryżowej komosy film. Oglądamy sobie film Komasy. Komosy? Nie mów tego, to jest głupie, Piotrek, to jest zawsze Sylwii jak Debbie. To na bajk pójdzie. Oglądamy sobie film Komasy. Komosy? Przepraszam. Nie mogę się podtrzymać. Kilka razy się nie atmosferę. Oglądamy sobie tutaj film Komosy. Komosy!
przyspieszy atmosferę. Oglądamy sobie film Komasy. Bardzo dobry. Piotrek, wszyscy na ciebie liczą. Nie może tędy wypaść, zobaczcie. Nie można. To jest wszystko safety first. Hashtag bezpieczeństwo.